Cześć, ja nazywam się Marysia. Zapraszam Was na metamorfozę naszego przedpokoju korytarza. Po wprowadzeniu się do tego domu, oczywiście korytarz wymagał wielkiej renowacji, znaczy wielkiej, no może nie aż tak wielkiej, ale no nie mam filmiku, nie mam zdjęć do tego, jak wyglądał on w początkowej formie, aczkolwiek na przebitkach i filmikach z remontu możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko wyglądało. Pomimo, że pomieszczenie było małe, wymagało dosyć sporo pracy. Nie było to takie łatwe zadanie. Musieliśmy zedrzeć tapetę. I dosłownie zedrzeć. Oczywiście mieliśmy maszynkę do ścierania tapety, aczkolwiek na tą tapetę po prostu nic nie działało. Nawet nasza maszyna parowa, więc tak naprawdę musieliśmy wszystko zdzierać taką małą szpachelką. Było przy tym dosyć sporo pracy. Nie będę ukrywać, że nie. Naprawdę było dużo pracy. No ale tapeta, zarówno tapeta, jak lamperia wyglądały okropnie. Po prostu były żółte, więc trzeba było się podjąć tego wyzwania i to oczywiście zmienić. Kolejnym problemem było to, że ściana po zdjęciu tapety też była w tragicznym stanie. Wszędzie znajdowały się dziury, więc tak naprawdę musieliśmy nauczyć się kłaść gładź, ponieważ my chcieliśmy wykonać większość rzeczy, tyle co mogliśmy sami, musieliśmy położyć gładź. Na szczęście mieliśmy taki gotowy preparat, który mogliśmy wykorzystać. Jak widzicie, ściana wyglądała okropnie, więc trzeba było się tym niestety zająć. Preparat, który my używaliśmy, nazywa się Murchlat. Mieszkamy w Holandii, więc jest to holenderska nazwa z firmy Alabastine. Ja bardzo polecam, myślę, że jest to produkt, który również jest dostępny w innych krajach europejskich. Jest to już gotowa mieszanka do kładzenia gładzi i taką gładź można na przykład kłaść po prostu wałkiem. Później oczywiście trzeba to ładnie wygładzić, ale dzięki temu preparatowi udało nam się sprawić, że te ściany pozbyły się dziur i stały się ponownie gładkie. Było przy tym trochę pracy, bo oczywiście po wygładzeniu musieliśmy zeszlifować również ścianę i to już niestety ja sama podjęłam się temu wyzwaniu i musiałam to wykonywać ręcznie. Po prostu ręcznie było bezpieczniej to zrobić, aniżeli posługując się szlifiarką. Także ja robiłam wszystko ręcznie i tak jak mówię, małe pomieszczenie, ale było tutaj dosyć sporo tej pracy. To nie jest efekt końcowy, to jeszcze będzie trzeba papierem wyszlifować, ale poznikały te okropne dziury, które tu były. Tam jeszcze też będzie trzeba uzupełnić specjalnym preparatem. Podobnie jak tutaj, ale zobaczcie, no dziur nie ma. No jestem, powiem Wam, zadowolona z tego preparatu, co kupiliśmy i bardzo, bardzo się cieszę. Jest gładka ściana, o to chodzi. Teraz czekamy, to musi wysnąć 24 godziny minimum. Dopiero wtedy będziemy mogli tutaj ścierać te zacieki, które się tutaj porobiły i dopiero wtedy malować. Plus to muszę jeszcze dokończyć. Po wygładzeniu już ściany mogłam przejść do lamperii. Tu tak naprawdę nie mogliśmy zrobić za dużo, bo mieliśmy dwa wyjścia. Albo zdjąć całkowicie tą lamperię, no ale to już wymagało większego remontu, albo po prostu ją pomalować. Więc no, remontów mieliśmy sporo w tamtym okresie, więc ja zdecydowałam się, że ją przemalujemy, dopóki nie zdecydujemy, co tak naprawdę chcemy zrobić z tym miejscem. Więc udało mi się
pomalować lamperię. Niestety ten kolor już taki stary, pożółkły, doprowadził do tego, że musiałam ją pomalować chyba trzykrotnie, żeby uzyskać taki efekt, jaki chciałam, czyli typowej bieli. Więc to też wymagało troszeczkę przygotowań i trochę pracy. Części, które mogłam wyciągnąć i oszlifować, udało mi się po prostu to zrobić i było to trochę łatwiejsze. Tak zrobiłam z ćwiczkami, które prowadzą do szafki, gdzie znajduje się cały system wodny. Więc te byłam w stanie po prostu wyjąć, oszlifować i zrobić to profesjonalnie, tak jak powinno być. Aczkolwiek no, już całą resztę nie szlifowałam, poszłam na łatwiznę. Użyłam farby, która już była z primerem, dzięki czemu było to lepiej przygotowane i farba też lepiej się trzymała. No i tak naprawdę z efektu końcowego malowania byłam jak najbardziej zadowolona. Lamperia była w kolorze takim żółtym, pożółkłym, starym, brzydkim. I zobaczcie, jaka różnica. Gałkę jeszcze wymienimy. Też na jakąś ładniejszą. To jest półeczka na buty. Wieszak już powieszony. Dzisiaj pomalowałam jeszcze tą część. Tam jest, rzutuje taki cień. To nie jest tutaj, to też jest biały. Tam rzutuje taki cień. Po prostu z tego kąta to jest na dzwonek do drzwi wyjściowych, więc muszę zobaczyć, co jeszcze z tym dałoby się zrobić. No ale drzwi, no tutaj już jest tylko i wyłącznie kwestia wymiany tych drzwi, ale póki co takie zostają. Myłam je i zobaczcie, muszę je umyć jeszcze raz. No ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, że można uznać tą część już za skończoną. Tak naprawdę końcowym etapem było zajęcie się drzwiami. Drzwi zostały tak naprawdę obklejone naklejką i wyglądają jak nowe. Link do filmu Jak odnowić drzwi bez malowania podlinkuję Wam tu u góry, tu gdzieś i na dole. Także możecie sobie zobaczyć ten filmik. Bardzo przydatny, polecam. Natomiast ostatnim etapem było po prostu... Mieliśmy dwa wybory. Albo pomalować ścianę, albo przykleić tapetę. Ja postawiłam na tapetę, ponieważ znalazłam piękny wzór tapety, który bardzo mi się podobał, który stwierdziłam, że będzie idealnie pasował do tego miejsca. I nada trochę kontrastu, ponieważ biała ściana i biała lamperia, wszystko było bardzo wyblakłe, więc chciałam dodać trochę kontrastu i myślę, że udało mi się to wykonać za pomocą właśnie tej pięknej tapety. Dodałam również okrągłe lustro, no bo wiadomo, że korytarz, przedpokój bez lustra, no to raczej nie bardzo, chociażby żeby ostatni raz spojrzeć przed wyjściem, czy dobrze wyglądamy. Więc małe, niewielkie, okrągłe lustro też się wpasowało w to miejsce. A teraz zobaczcie, jak wygląda ten przedpokój obecnie.